Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Train Simulator Classic. Dzisiaj chciałbym was zabrać na przejażdżkę tą oto manewrową lokomotywą o oznaczeniu Bauraje 294. Jest to jedna z najpopularniejszych lokomotyw manewrowych, jakie do tej pory jeździły po Niemczech. I właśnie dzisiaj chciałbym was zabrać na przejażdżkę tym oto pojazdem. Normalnie ta lokomotywa sprawdza się bardzo dobrze na manewrach, na bardzo dużych portach przeładunkowych, stacjach przeładunkowych, w których zbiera się wszystkie wagony i zrzuca w jeden skład, ale uważam, że manewry w tej grze nie są zbyt ciekawe, dlatego postanowiłem po prostu przejechać od punktu A do punktu B. Znajdujemy się aktualnie na stacji lotnisko Berlin-Schönefeld i pojedziemy sobie w stronę bocznicy towarowej w Sedinie. Wejdźmy na pokład i przygotujmy sobie tą oto lokomotywę do jazdy. Najpierw nastawnik kierunku jazdy do przodu. Ops, tutaj do przodu miało być. Dobra, światła teraz potrzebujemy. Reflektory. A co jest? Nie chce działać? A, nie szkodzi. Zrobimy tak. Chyba za daleko przejechał. Tak jest. Nic nie szkodzi. Mamy nastawnik do przodu. Światła mamy również zapalone. Teraz włączamy PZB. Kombinacją klawiszy Ctrl i numpad Enter. Jak widać, test PZB już się wykonał. Ustawienia 85 są dla pociągów pasażerskich. Jeszcze raz wciskamy Ctrl i numpad Enter i przeskakujemy ustawieniami na 70. 70 dlatego, że jest to ustawienie dla pociągów towarowych ciągniętych właśnie różnymi lokomotywami. Dobra. Nastawnik kierunku jazdy mamy. Tutaj jest już wszystko zrobione. Nasz kombi, nasza przepustnica jest już również przygotowana do jazdy. Patrzymy na semafor. Ten rodzaj semaforów jest zapowiedzi na stacji. A, to nas raczej nie dotyczy dzisiaj. Dzisiaj nie jedziemy pociągiem pasażerskim, jedziemy pociągiem towarowym. Jeszcze raz, co do semafora, ten system semaforów odczytuje się dokładnie jak w Polsce. Pomarańczowa belka jest pomarańczowym światłem. Wyjazd podany z prędkością 60 km na godzinę. Zielone światło od następnego semafora. Prędkość maksymalna. Ale że jedziemy tą lokomotywą, więc szybko na pewno nie pojedziemy. Dodajemy trochę mocy i pomału rozpędzamy nasz składzik. Nie zapomnijmy, że jesteśmy w restrykcyjnym monitoringu. Tutaj jest mały błąd, ponieważ 85 i 70 powinno mrugać na przemian. Czemu to tutaj mruga tylko 70? Nie wiem. Możliwe jest, że po zmianie rdzenia gry, po przeprogramowaniu gry poprzez Dovetail Games pojawiają się różnego rodzaju błędy, bo ja pamiętam, że dokupowałem dodatek właśnie do tych lokomotyw, które poprawiają troszeczkę fizykę jazdy, dźwięki poprawiają, poprawiają komfort prowadzenia tej lokomotywy. Ale jak widzę, że po ostatnim update'cie, no, w tej grze zdarzają się po prostu błędy częściej niż poprzednio. Restrykcyjny monitoring oznacza, że nie można jechać szybciej niż 45 km na godzinę, inaczej dostaniemy nagłe hamowanie. PZB się już uspokoiło, już widać, 70.
teraz możemy się rozpędzić do naszej prędkości maksymalnej, jaka jest, uwaga, 70 km na godzinę. No ale czego się spodziewać, jest to raczej lokomotywa przeznaczona do manewrów na różnego rodzaju dworcach kolejowych, bocznicach towarowych itd. Można nią w zasadzie jeździć po szlakach kolejowych, do tego się również nadaje, no ale swoją prędkością raczej nie zaskakuje. Ta lokomotywa ma za zadanie ciągnąć duże ilości wagonów, a nie szybko je przetransportować. Do takiego szybkiego transportu są inne lokomotywy, które są o wiele bardziej do tego celu stworzone. Już chciałem tą lokomotywę dawno, dawno temu pokazać. Ostatnio nawet jak jechaliśmy scenariusz Żwir Steltowa, tam nawet w pewnym momencie ta lokomotywa się w tym scenariuszu pojawiła i właśnie tam już wspomniałem, że ta lokomotywa po prostu jest mniej więcej jak nasza polska lokomotywa manewrowa SM42. Jeżeli chodzi o popularność, bo to właśnie o to się rozchodzi. Po prostu ta lokomotywa była główną lokomotywą manewrową, jaka w Niemczech występowała. Znamy jeszcze lokomotywę manewrową Baureihe 363. Jest to malutka lokomotywa manewrowa, którą znamy z gry Train Sim World 3. Budową w środku nawet jest bardzo podobna do tej lokomotywy, do tej mniejszej lokomotywy. No ale właśnie, jako że te lokomotywy różnią się w zasadzie tylko wielkością i mocą, no to właśnie dlatego budowę w swoją w środku mają bardzo podobną. Tyle tylko właśnie, że tamta lokomotywa jest lokomotywą Baureihe 363 o typie V60. Ta lokomotywa jest już lokomotywą typu V90 i jest jeszcze jedna lokomotywa manewrowa, którą też znamy z gry Train Sim World 3, jest lokomotywą manewrową Baureihe 204 o nominale V100. Te oznaczenia typu V60, 90 i 100 właśnie mówią o tym, jaka lokomotywa jest silna, jaka lokomotywa jest duża. I właśnie w takich lokomotywach podpinano wagony, które ta lokomotywa mogła uciągnąć. Wiadomo, im większa lokomotywa, tym więcej mogła uciągnąć, tym bardziej cięższe wagony mogła manewrować, ale na niemieckich torach się właśnie najbardziej przyjęła ta oto lokomotywa Baureihe 294 o nominale V90. I w zasadzie ta lokomotywa jeździ do dzisiaj. Na bardzo dużo portach przeładunkowych można jeszcze tą lokomotywę spotkać. ...70 na godzinę, a w zasadzie widzę, że ta lokomotywa tutaj maksymalnie nawet chyba 80 wyciągnie. 76 jedziemy aktualnie. Zobaczmy, no ta lokomotywa nawet jest w stanie 80 wyciągnąć, możliwe, że jest po modernizacji, ponieważ te lokomotywy były modernizowane ze względu na to, że były produkowane dawno, dawno temu, w latach 1966 do 1969. Potem była przerwa i znowu budowę tych lokomotyw wznowiono w latach 71 do 74.
No i właśnie dlatego, że te lokomotywy są jedne ze starszych lokomotyw, jakie jeżdżą po niemieckich torowiskach. Chwilę się tutaj zastanowiłem, ponieważ widzę, że coś tutaj nie dodaje mocy tak, jak powinno. Widzę, w zasadzie jechałem tutaj ten przejazd testowo, zanim zacząłem nagrywanie, ale widzę, że ta lokomotywa ma troszeczkę problemów po tym update'cie, jeżeli chodzi o przejazdy. Dobra, co my tu mamy? 100 na godzinę, zielona belka i pomarańczowe światło, V, max 100 na godzinę, potem maksymalna dozwolona prędkość. A, bo my tu na rozjazd. Dostajemy kierowanie na prawy tor, który biegnie w kierunku Sedina. Tak jak już wspomniałem, tą lokomotywę budowano, można z grubsza powiedzieć, 66 do 74. Wyprodukowano ich 408 egzemplarzy, w zasadzie jak na niemieckie możliwości, no niby jest to dużo, ale przyznam, że Polacy wyprodukowali swoją SM-42. Ile ich tam było? 1200? No w Polsce lokomotywy manewrowe były bardziej budowane, więcej. W Niemczech, jak widać, wyprodukowano 408 egzemplarzy i te lokomotywy do dzisiaj jeżdżą, bynajmniej większość z nich, po modernizacji. Lokomotywy te były również budowane przez kilka firm, jak to właśnie w tamtych czasach miało miejsce w Niemczech. W Niemczech nie było tak, że jedna firma po prostu brała, przejmowała projekt, tylko po prostu wiele firm budowało lokomotywę. W zasadzie to było jeszcze na takich warunkach, że jedna firma na przykład produkowała podzespoły elektryczne, druga budowała ostoje, trzecia budowała karoserię, czwarta się zajmowała silnikiem i tak dalej. Właśnie takiej, w takiej kooperacji, w takich warunkach produkowano w Niemczech lokomotywy. Była to kooperacja na przykład między firmą MAK, Henschel, Krupp, Rheinstahl i tam było jeszcze wiele innych firm. Nie jest to pierwsza lokomotywa, która po prostu była w ten sposób budowana. Bardzo dużo lokomotyw z tamtych czasów właśnie było produkowanych w kooperacji różnych firm. Tutaj muszę zobaczyć. W prawo raczej nie będziemy jechać. Będziemy jechać tutaj prosto. Tutaj ten prawy tor, który właśnie odbiegł, wydaje mi się, że on już w tym momencie będzie odbiegał w prawą stronę w kierunku linii kolejowej Berlin-Lipsk. Chyba, że się mylę. Ale zaraz zobaczymy. Na razie patrzę na semafor, zielone światło. Możemy jechać naszą maksymalną prędkością. Jedziemy cały czas prosto w kierunku Sedina. Dobra. Lokomotywa nie jest duża. Długość lokomotywy jest 80 metrów. Waga jest 80 ton, czyli na oś. 4 osie, 20 ton na oś. Standardowa waga takiej lokomotywy. Prędkość maksymalna 70 km na godzinę. W tych starszych wersjach
tutaj mogę odczytać größte zulässige Geschwindigkeit, najwyższa dopuszczalna prędkość akurat w tej lokomotywie im Streckengang, czyli na biegu przejazdowym 80 km na godzinę. Do tych biegów jeszcze wrócę. Na razie tutaj patrzymy, co się tutaj przed nami dzieje. Bardzo relaksujący przejazd. Nie ma dużych prędkości, nie ma jakichś ciężkich wagonów za nami. Można się troszeczkę porozglądać po naszej linii kolejowej. Ogólnie bardzo fajnie się prezentuje. Charakterystyczne dla tej lokomotywy jest kabina, która jest umieszczona na środku pojazdu. Bardzo podobnie jest wybudowana lokomotywa Bauraje 204, którą już nieraz jeździliśmy w grze Train Sim World 3. Tam właśnie można było zaobserwować, jak ta kabina jest wybudowana na środku. Było to tym spowodowane, żeby po prostu maszynista miał dobrą widoczność do przodu w zasadzie i do tyłu. W obu kierunkach można było się bardzo dobrze rozejrzeć, w obu kierunkach można było lokomotywę prowadzić. Tyle tylko, że tutaj jak widać te dwa siedzenia są skierowane do przodu, jeżeli byśmy chcieli jechać do tyłu, no to jednak tutaj troszeczkę inaczej jest to skonstruowane. Jest tutaj tylko PZB i w zasadzie całe sterowanie jest tutaj z przodu, czyli maszynista musiałby się praktycznie przez ramię do tyłu odwrócić, żeby można było jeździć. W 204 jest to już troszeczkę inaczej zrobione, ponieważ jedno siedzenie jest w jedną stronę i drugie siedzenie jest w drugą stronę. Lokomotywa ta posiada dwa biegi, w zasadzie dwa typy jazdy. Jest bieg manewrowy i bieg do przejazdów od punktu A do punktu B. Bieg manewrowy mówi o tym, że prędkość maksymalna lokomotywy jest bardzo ograniczona, za to siła pociągowa jest zwiększona. Jest to taki charakterystyczny właśnie bieg, na którym pociągi tylko i wyłącznie manewrują po stacjach oraz posiadają również bieg do przejazdów, w którym siła pociągowa jest zmniejszona, ale za to zwiększona maksymalna prędkość. Tutaj jest Rangiergang, czyli bieg manewrowy, maksymalna prędkość 40 km na godzinę. Im Streckengang, czyli ten bieg przejazdowy, jest 80 km na godzinę. To jeszcze bym chciał odczytać, ale jest tak rozmazane, że nie mogę tego tutaj odczytać. Nic nie szkodzi. Jeżeli tutaj stoi 80, to w zasadzie jest to też również maksymalna dopuszczalna prędkość konstrukcyjna tej lokomotywy. Ja na swojej kartce z Wikipedii znalazłem, że te lokomotywy wyciągały maksymalnie 70 km na godzinę, ale możliwe, że właśnie po modernizacjach tych lokomotyw zwiększono tą maksymalną prędkość do 80 km na godzinę. Mogę wam powiedzieć również, teraz mi tak przyszło do głowy, że ta lokomotywa jest na pewno po modernizacji, ponieważ tutaj jest pilot. To urządzenie tutaj, to żółte urządzenie, to jest pilot sterujący zdalnie lokomotywę. Ta biała płetwa z tyłu to jest antena odbiorcza sygnału właśnie z tego pilota i tym pilotem można sterować lokomotywą, nawet jeżeli maszynista jest poza lokomotywą. Możliwe, że maszynista stoi z tyłu na wagonach i
manewruje lokomotywą, steruje nią zdalnie, żeby po prostu podjechać i dopiąć resztę składu do całego pociągu. Tutaj w prawo odbiega linia do Berlina. Czyli tam to była zwykłe żeberko, zwykłe odgałęzienie dla pociągów, które muszą się zatrzymać i przepuścić pociągi osobowe. A tutaj właśnie w tym miejscu jest rozgałęzienie w kierunku Berlin-Lipsk. A, skład z cysternami. Zaraz zobaczymy, co tutaj z tymi cysternami stoi. Po kanciastej budowie już mniej więcej wiem, co to jest za lokomotywa. Kanciasta budowa, duże światła. Jest to Baureihe 143, znana w Niemczech jako mini kontener energii. A mini kontener energii, ponieważ uniwersalna lokomotywa, stosowana najczęściej w przejazdach regionalnych, ale również dobrze sobie radziła na przejazdach towarowych, ciągnąc za sobą składy. A dlatego mini, ponieważ duży kontener energii, znana nam dobrze lokomotywa Baureihe 155, która ciągnie ciężkie składy towarowe i daje sobie radę w każdych warunkach. Tutaj właśnie patrzę jeszcze na moją ściągawkę. To tutaj pod spodem to na pewno będzie, że holowanie tej lokomotywy może się odbywać tylko i wyłącznie z maksymalną prędkością 80 km na godzinę. Ale to jest akurat logiczne ze względu na to, że jeżeli to jest maksymalna prędkość konstrukcyjna lokomotywy, to przekroczenie tej prędkości mogłoby być bardzo niebezpieczne dla całej lokomotywy. Stąd maksymalna prędkość holowania 80 km na godzinę. Musiałem trochę mocy zdjąć. Się rozpędziliśmy więcej niż 80 km na godzinę, co raczej nie jest dobrym rozwiązaniem tutaj. Nie jest tak mile widziane, jak być powinno. Jeżeli mamy już jechać, to jedźmy tak, żebyśmy po prostu nie dostali ani jakiegoś takiego nagłego hamowania, ani żebyśmy nie wykoleili składu. Chociaż u mnie z tymi nagłymi hamowaniami to tak różnie bywa. Ci, co oglądali już moje filmiki, to wiedzą, że u mnie filmik bez hamowania awaryjnego, bez nagłego, to filmik stracony, dlatego muszę tutaj też również uważać, nie tylko patrzeć na moją ściągawkę, ale również tutaj na torowisko. Opsa! W sumie lokomotywa jest naprawdę bardzo fajna. Charakterystyczne dla tej lokomotywy jest taki okrągły daszek. Dwa okna, które dają widoczność do przodu i do tyłu. Tutaj są też takie małe okienka, te tutaj, które umożliwiają widok w zasadzie tutaj na przód pociągu, że jak się dojeżdża do wagonów, żeby po prostu za szybko nie dojechać, nie uderzyć w nie. I tak jak mówię, ta biała płetwa jest to antena odbiorcza od naszego kontrolera. Chyba kontroler to będzie. Nie znam niestety profesjonalnej nazwy tego urządzenia, dlatego nie miejcie mi tego za złe. Jak ta lokomotywa jest w zasadzie zbudowana? Tutaj te guziki nie wszystkie działają. Nie wszystkie tutaj te guziki są dostępne. Także nie mogę wam opowiedzieć o tych lokomotywach. Te guziki są tutaj od świateł. Tutaj są wycieraczki.
wycieraczki przód, wycieraczki tył. To samo jest po drugiej stronie. Nastawnik kierunku jazdy do przodu, neutralny i nastawnik kierunku jazdy do tyłu. Tutaj jest guzik kasujący, czuwak aktywny, urządzenia obsługujące PZB, potwierdzanie, zwalnianie, rozkaz 40. Standardowa budowa tych guzików w każdej lokomotywie. Na środku bardzo duży prędkościomierz. Obroty. Tutaj jest ciśnienie oleju. Temperatura chłodzenia, wody chłodzącej. Temperatura przekładni. Oleju w przekładni. Tutaj na początku myślałem, że to jest prędkościomierz, ale to jest w zasadzie to są manometry od hamulców. Co na początku może bardzo zdziwić, że to jest tak tutaj właśnie zbudowane, no ale tak już jest, nie mamy na to wpływu. Tutaj nasza przepustnica, która jest połączona z hamulcami, taka kombinacyjna przepustnica, co oznacza, że do przodu zadajemy moc, a do tyłu hamujemy całą lokomotywą. To też już jest takie nowoczesne, bo o ile kojarzę w Bauraje 263 w Train Sim World 3, był jeszcze hamulec zespolony i hamulec lokomotywy. Krany hamulca były w tamtej lokomotywie. Tutaj, jak już widać, troszeczkę nowocześniejsza wersja tych urządzeń. Jest już zespolona przepustnica razem z hamulcami. Bardzo by mnie ciekawiło, co te tutaj guziczki jeszcze oznaczają. Czekajcie, tu jest piasecznica. Tu jest syrena. A jak brzmi z zewnątrz? Ciekawe, ciekawe. Widzę, że tutaj jest jeszcze coś mniej więcej w stylu ustawienia kierunku jazdy. Przód neutralny i do tyłu nastawnik kierunku jazdy, wyłącznik awaryjny i guzik do kasowania czuwaka aktywnego albo pasywnego. Patrzę, co tu jeszcze jest. Oczywiście PZB, radio łączność, radio, z którym komunikuje się maszynista z dyżurnym ruchu. To urządzenie nie wiem, do czego służy. Możliwe, że to jest jakieś ustawienia lokomotywy. Może trzeba tutaj podać wagę pociągu, długość pociągu. I różne takie rzeczy. Okej, my tu odbijamy. A, my tu odbijamy w lewo. Ponieważ tutaj jest rozgałęzienie w kierunku Sedina. A my możemy przyspieszyć. Przyspieszmy troszeczkę. Jedziemy 60 km na godzinę. Rozpędźmy się do 70 i będzie wszystko dobrze. Dobra, moc lokomotywy w zależności od wersji, czy lokomotywa została zmodernizowana, czy nie, wynosi 800 kW do 1000 kW. Wersja 1000 kW to jest nawet wersja, która jest zdalnie sterowana. Możliwe nawet, że to jest, że ta lokomotywa, tu widzicie, jest zdalne sterowanie, że ta lokomotywa nawet 1000 kW ma. Wcale bym się nie zdziwił. Siła pociągowa na biegu do jazdy, czyli w takim biegu, na którym my jesteśmy w tym momencie, jest 188 kN, a na biegu manewrowym 236. Widzicie, jaka jest różnica pomiędzy biegami manewrowymi a biegami przejazdowymi, nie? Ale to jest właśnie w zależności od tego,
do jakich potrzeb musimy wykorzystać lokomotywę. Właśnie w takich ustawieniach się nią jeździ. Co najciekawsze, lokomotywa ma tylko i wyłącznie jeden silnik trakcyjny z przekładnią hydrauliczną. Jak na lokomotywę manewrową, jeden silnik trakcyjny, no to tak jest mało, nie? Ale widzicie, jeden silnik trakcyjny z hydrauliczną przekładnią też jest w stanie dawać sobie o tyle radę, żeby po prostu można było tą lokomotywą jeździć i tą lokomotywą przeciągać wagony towarowe. Patrzymy. Semafor jest na zielono. Lokomotywa ta jest w zasadzie te, które już nie dało się zmodernizować i te, które się już nie nadawały do dalszej eksploatacji, zostały już wyciągnięte z użytku od 2009 roku. Lokomotywy, które się nie nadają do eksploatacji, są złomowane albo przeznaczone do rozbiórki na części zamienne do pozostałych lokomotyw. No dzisiaj oczywiście można te lokomotywy spotkać, te lokomotywy do dzisiaj jeżdżą, ale są już zastępowane lokomotywą, która nazywa się Void Gravita 10BB o oznaczeniach Baureihe 261. Nowoczesna lokomotywa manewrowa, w zasadzie Void Gravita, produkuje sporo lokomotyw, ale jak już wspomniałem, jest 10BB jest najpopularniejszą lokomotywą manewrową, która właśnie zastępuje te jednostki. Raz już mieliśmy okazję się przejechać tą lokomotywą. Nawet muszę powiedzieć, że jeden z moich pierwszych scenariuszy jechaliśmy Void Gravita BB 10BB, także bardzo fajna jednostka. Train Sim World 3 niestety nie jest dostępna, ale można Void Gravitą można się przejechać tutaj w Train Simulator Classic. Nawet w przyszłości planuję jeden scenariusz, w którym będę właśnie o tej lokomotywie wam opowiadał. Bardzo odprężający przejazd, można się tutaj porozglądać. 70 km na godzinę maksymalna prędkość, w zasadzie w tej lokomotywie akurat jest 80. Na haku kilka wagonów towarowych, w większości pustych, a my już prawie w Stedinie. Po prawej stronie tory do przejazdów pociągów osobowych, a my tutaj jedziemy sobie po szlaku dla pociągów towarowych, które właśnie kończą swój bieg na stacji w Stedinie. W zasadzie stację w Stedinie chętnie bym kiedyś w przyszłości odwiedził. Są tam składowane jedne z ciekawszych lokomotyw. Między innymi Baureihe 155 można tam spotkać. Oraz Ludmiłę, czyli Baureihe 232. Duże składowisko lokomotyw i różnego rodzaju taboru kolejowego. Rzućmy okiem, 3 km jest do Stedin Süd, tor 500... ile? 532, no dobra. W sumie się tak zagadałem, opowiadałem całą drogę o tej lokomotywie, że nawet nie zauważyłem, że kończymy pomału jazdę. Mam nadzieję, że mogłem wam co nieco przybliżyć
co nieco opowiedzieć o tej lokomotywie i trochę przybliżyć jej budowę, jej charakterystyczne specyfikacje i do czego była wykorzystywana. Dobra, poczciwa Baureihe 294, dobra lokomotywa manewrowa. No, zapowiedź 60. Aż normalnie boję się tutaj używać PZB, bo nie wiem, czy przypadkiem nie walnie mi nagłego hamowania, bo nie słyszę, żebym używał, żeby guziki klikały. A, tak to już bywa. Poprawili rdzeń gry, poprawili jej stabilność, ale w tym momencie, grzebiąc w systemie i poprawiając rdzeń gry, kupę rzeczy przestało działać. Ostatnio nawet miałem filmik, którym jeździliśmy Baureihe 101, w którym tempomat w ogóle nie działa. Też tak bywa. Dobra. Dolne światło pomarańczowe stałe, górne światło pomarańczowe mrugające. Od tego semafora 40 na godzinę. Myślałem, że będzie 60. I od następnego stój. O, 101 leci. Z pociągiem Intercity. Dolne światło pomarańczowe, górne światło pomarańczowe. Od tego semafora 40. Od następnego stój. Ten system semaforów odczytuje się identycznie jak system semaforów w Polsce. Ale ten system semaforów nie jest w całych Niemczech dostępny. Ten system semaforów znajduje się tylko we wschodnich Niemczech. Tak jak były Niemcy podzielone, we wschodnich Niemczech. W tym momencie chyba najczęściej właśnie w okolicach Berlina, ale w reszcie Niemczech już są te semafory chyba wymienione. Ale dokładnie nie wiem, wiem, że te semafory miały być unowocześnione, ten system semaforów miał być wycofany. Czy został? Niestety, nie wiem, jeszcze się nie dowiadywałem. Tutaj jest nasz przystanek, nasza stacja końcowa. Ja się z wami pomału żegnam. Mam nadzieję, że mogłem wam troszeczkę ciekawych informacji o tej lokomotywie opowiedzieć. Mam nadzieję, że przejazd wam się podobał. Jeżeli mieliście frajdę z przejazdu, zostawcie lajka i zapraszam do komentowania. Chętnie sobie z wami pogadam na temat tej lokomotywy oraz innych tematów kolejowych. Zapraszam chętnie do komentowania, do wspólnych rozmów. My się tu będziemy pomału zatrzymywać. Dojedziemy tylko do semafora, który się świeci na czerwono. Ło, tutaj jaki skład. Skład z węglarkami, a z przodu dwie mocne lokomotywy 151. Bardzo silne lokomotywy i skoro są dwie podpięte, to na pewno skład waży więcej niż 3000 ton. Dociągnijmy jeszcze do semafora, żebyśmy się nie zatrzymali tutaj nie wiadomo ile metrów przed semaforem. Powinniśmy zatrzymać się przed samym semaforem, żebyśmy byli pewni, że cały skład zmieścił się w torowisku, że ostatnim wagonem nie stoimy gdzieś w rozjeździe. Dobra, my się tu zatrzymujemy. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć.